Wawrzyńca. Pierwsze czytanie z drugiego listu świętego Pawła apostoła do Koryntian przypomina o bardzo ciekawej zasadzie, bardzo ważnej zasadzie, że z jednej strony człowiek musi być ofiarny, powinien być ofiarny, a z drugiej strony człowiek powinien być wolny. Święty Paweł ujmuje to tak: nie żałując i nie czując się przymuszonym, albowiem radosnego dawcę miłuje Bóg. Oczywiście święty Paweł powie prosto: kto skąpo sieje, ten skąpo będzie zbierał. Jeżeli mało ofiaruję, jeżeli mało dam z siebie, no to nie będę miał wielu owoców. To jest proste, mało zasiałem, mało zbiorę. Ale nie mogę się czuć przymuszonym, bo tam, gdzie jest wolność, rodzą się dopiero prawdziwe owoce miłości. I wydaje się, że mamy takie dwie skrajności w życiu. Z jednej strony mamy ludzi, którzy absolutnie naciskają, nieraz nawet manipulują, emocjonalnie szantażują: musisz pomagać, jak nie pomagasz, jesteś złym człowiekiem, jak nie pomagasz, pójdziesz do piekła. A z drugiej strony mamy taki nacisk na ludzi, którzy po prostu mówią: nic nie muszę, nie muszę wiele, nawet jeżeli nic nie dam, to też jestem dobrym człowiekiem. Nie czując się przymuszonym, ale też nie żałując niczego. Ciągle w życiu będzie to napięcie, kiedy człowiek nie będzie wiedział, czy ma dać więcej, czy ma więcej zostawić swojej wolności, ale dobrze, gdybyśmy ciągle pilnowali, żeby nigdy nikogo nie przymuszać do bycia dobrym i ciągle też powtarzać, że bycie dobrym polega na tym, że człowiek nie żałuje siebie dla innych. Bardzo ważną zasadą, czy jedną z zasad, o których mówi psalm, w relacjach międzyludzkich jest kwestia uczciwości. Błogosławiony człowiek to jest taki, który swoimi sprawami zarządza uczciwie. I może to, co najtrudniejsze jest w życiu dać, to uczciwość. Może łatwo jest podzielić się dobrami materialnymi, może łatwo podzielić się dobrym słowem, może łatwo nieraz podzielić się wolontariatem, ale być uczciwym na sprawdzianie, być uczciwym w relacjach międzyludzkich, być uczciwym w sprawozdaniu tego, co się zdarzyło w moim życiu, czy ja jestem uczciwy, czy jednak nie kłamię, czy nie przeinaczam rzeczywistości, czy jednak jej nie fałszuję. Być uczciwym może kosztować bardzo wiele człowieka, ale powinniśmy naprawdę do tego wracać, bo wydaje się, że rodzi się jakaś taka mentalność, czy zawsze gdzieś była taka mentalność, że nie opłaca się być uczciwym, że lepiej kombinować, że lepiej okraść, lepiej okłamać, że na tym polega zysk. Nie. Błogosławiony człowiek jest człowiekiem uczciwym. On wie doskonale, że najwięcej można zyskać nie na najbardziej szybkim zdobyciu bogactwa czy celu, ale najwięcej można zyskać, będąc uczciwym. Czyli w tej grze są jakieś zasady, w grze szczęścia, szukania dobra są jakieś zasady. Jedną z tych zasad jest zasada uczciwości. Jeśli chodzi o Ewangelię według świętego Jana, Jezus przypomina o tym, że nie ziarno, żeby mogło wydać owoce, żeby mogło przynieść plon, musi umrzeć. I do pierwszego czytania to jest takie świetne uzupełnienie, bo pokazuje, że tak, ty masz być wolny w dawaniu innym, masz być wolny w pomaganiu innym, ale to pomaganie innym czy dawanie innych musi cię kosztować, musi cię boleć. Tak jak boli obumieranie, tak jak boli śmierć, musi cię boleć, czy powinno cię boleć. Bo jest nieraz taka pokusa, żeby być dobrym kosztem tego, co nam zbywa. A świetnie się żyje, dobrze się urządziłem, gdzieś mam tak jakieś resztę groszów, to mogę komuś pomóc. Tak samo z naszym czasem, tak samo z naszymi talentami. To, co mi zbywa, rzucę reszcie i będę się wydawał taki wielki filantrop. Nie. Prawdziwa miłość cierpi. Prawdziwa miłość boleje. Prawdziwa miłość obumiera. Prawdziwa miłość daje z siebie więcej, niż człowiekowi by się wydawać mogło. Nie bójmy się umierać dla innych, nie bójmy się cierpieć z powodu bycia dobrym dla innych. To nie niszczy wolności, uszlachetnia ją i sprawia, że miłość staje się jeszcze bardziej owocna. Pan z wami. Niech was błogosławi Bóg Wszechmogący, Ojciec i Syn i Duch Święty. Amen.